Przed nami piąta odsłona programu Bank Talentów. Już 5 października w Stegu Arenie zobaczymy najzdolniejszych opolskich artystów w charytatywnym koncercie finałowym. Wydarzenie jak co roku jest bezpłatne, ale należy posiadać wejściówkę, którą można nabyć w Urzędzie Marszałkowskim od przyszłego poniedziałku. Koncert jest efektem końcowym, natomiast to, co jest istotą i to, co jest najważniejsze, to to, że ta setka młodych ludzi pod okiem wspaniałych muzyków będzie przez kolejne dni, przez cały tydzień prowadziła warsztaty i doskonaliła swoje umiejętności. Jak zwykle konkurencja była ogromna. Jeżeli chodzi o zmianę charakteru, faktycznie w związku z tym, co zadziało się ponad tydzień temu, koncert będzie miał charakter charytatywny. Podczas tego koncertu będziemy, no właściwie fundacja będzie zbierała pieniądze na pomoc dla powodzian. Ja się bardzo cieszę, że to jest piąty rok z rzędu i że młodzi ludzie nadal chcą z nami działać, współpracować. Dla mnie od początku było to najważniejsze, żeby to pasja tych młodych artystów tak naprawdę wybrzmiewała na koncercie i żeby to było ich święto. A skoro ich święto, to także goście. A gości mamy w tym roku chyba też najwięcej ze wszystkich edycji, bo jeśli chodzi o wokalistów, podjęliśmy współpracę w tym roku z panią Izabelą Trojanowską, z Czesławem Mozilem, ze Zbyszkiem Moździerskim i Adamem Asanem z Piersi, Natalią Zastępą.